Cześć, witajcie. Słuchajcie, mamy 2019. Zbliża się nam sezon letni. No i myślę, że każdemu by się przydało urządzenie takie jak urządzenie do ściągania gazu z klimatyzacji. Ja Wam pokażę, jak zrobić takie urządzenie z osuszacza powietrza. To mamy osuszacz powietrza, który jest jako filtr osuszacz powietrza. Co prawda ja go w tym momencie wstępnie rozkręciłem, ale pokażę Wam, co mniej więcej będziemy robili z takiego urządzenia. Generalnie co chcemy wykorzystać. Ja go mam rozebranego, żeby nie zatruwać Wam czasu. Z urządzenia, słuchajcie, będziemy musieli wyrzucić chłodniczkę razem z zaworem rozprężnym i wykorzystamy chłodniczkę, która jest do schładzania tego, co kompresor nam już spręży. Także mamy wentylator, chłodniczkę, mamy agregacik nasz tutaj z tyłu. To praktycznie rzecz biorąc zostawiamy. No i dobra, ja tu ściągnę to, bo to mam i tak zdjęte. Słuchajcie, nie potrzebujemy praktycznie rzecz biorąc jakichś tam elektrozaworów, niepotrzebnych rzeczy, żeby coś tam nam to mogło działać. Co potrzebujemy? Będziemy potrzebowali na pewno jakiś włącznik. Co prawda może zacząłem od włącznika, ale chodzi o stronę zasilania. Żeby w jednym czasie uruchomić nasz kręcący się wentylator, jak i kompresor chodzący. Możemy to rozdzielić, jeśli mamy konieczność, że trzeba to rozłączyć, ale wydaje mi się, że raczej nie będzie konieczności. Tu mamy cały moduł zasilający. Praktycznie rzecz biorąc, całą elektronikę wyrzucamy stąd. I tutaj będziemy potrzebowali tylko połączyć te zasilania ze sobą. No i co oprócz tego? Ja już to co prawda wstępnie przyciąłem, bo musiałem sobie gaz wypuścić do butli, ale powiem Wam, co trzeba zrobić. O. Po odcięciu zaworu rozprężnego i wejścia wyrzucamy chłodniczkę. Tą oto chłodniczkę musimy wyrzucić i tu mamy nasz zawór rozprężny, który się nam już praktycznie rzecz biorąc do niczego nie przyda. Także to wywalamy. No i słuchajcie, co będziemy potrzebowali. Jak później zdemontujemy elektronikę, która nam jest niepotrzebna, czy czujniki, które są zbędne, to mamy tutaj wyjście z chłodniczki i mamy wejście do kompresora. Wyjście z chłodniczki, słuchajcie, też będzie wyjście, które będzie szło w butlę praktycznie rzecz biorąc gazową, tą, którą zapinamy. Czyli jeżeli chcemy ściągnąć gaz, to tutaj będziemy mieli zasysanie tego gazu, a tutaj poprzez chłodniczkę gorący gaz zostanie po prostu, ten sprężony gorący już gaz zostanie po prostu tutaj tym wyjściem wyprowadzony w stronę butli. No to dobra, słuchajcie, nie zatruwam na tą chwilę. A, pokażę Wam jeszcze ewentualnie, co będziecie potrzebowali. Żeby zrobić coś takiego, takie urządzenie, musicie gdzieś sobie na jakimś portalu dowolnym kupić osuszacz powietrza. Jakiś dowolny osuszacz. Ja mam tutaj akurat jakiegoś takiego pneumatika z Mastera. No wiadomo, do ciśnienia musi być wyższego, także to nie podlega dyskusji. No co prawda jest on z odzysku, ale jest wyjście osuszacz powietrza. Będziemy mogli założyć i nie musimy, jeżeli z zewnątrz powietrza nie zasysamy i jest to powiedzmy otwarte, prawda? Natomiast dla pewności wiadomo, możemy sobie go zamontować, ale bardzo ważnym elementem, który będziemy musieli zamontować, ja mam tylko rzeczy z odzysku, ale możecie spokojnie na złomach gdzieś tam znaleźć, separator do oleju. Separator do oleju będzie potrzebny nam do czego? Jeżeli wyciągamy gaz z klimatyzacji, z układu, to wiadomo, nie chcemy, żeby on z powrotem wrócił nam do butli gazowej, bo i po co? Nam potrzebny jest gaz, a nie to. Więc słuchajcie, wtedy jest sytuacja taka, że ściągamy gaz, on zostaje, ściągamy gaz razem z olejem, on zostaje odseparowany, gaz sobie wylatuje dalej, czyli w naszą stronę do butli, a my mamy, mając na dole
zaślepkę z takiego filtra, możecie podobny mieć. Po prostu odkręcamy, spuszczamy. Wiadomo, że tego oleju nie będzie Bóg wie ile. Jeżeli będziemy często robili, no to częściej będziemy musieli go spuścić, ale generalnie tam, no wiadomo, od czasu do czasu trzeba będzie go spuścić, żeby dalej nie leciał. Ale póki co zawór mamy zaślepiony. No i co? Najważniejsze, słuchajcie, jak w takim momencie już pokazuję. Oczywiście ten zawór będzie tutaj mi niepotrzebny. To jest zawór, który będzie do wywalenia. Nie interesuje mnie tylko krótce. I będę musiał zamontować jeden separator, zamontować po prostu w środku, a osuszacz zamontować z drugiej strony i połączyć to już rurkami tutaj miedzianymi, polutować ze sobą. I dobra, ja nie będę zatruwał teraz czasu waszego cennego, bo będę potrzebował po prostu tutaj poprzygotowywać sobie rurki, króćce, łącza, to co będzie potrzeba i spotykamy się za jakiś czas, jak już tutaj będziemy wszystko mieli. No i, no i dobra, mamy zrobione przyłącza. Na 1/4, żeby najłatwiej było to wszystko połączyć. O, tu mamy jedno przyłącze z redukcją. Rurka poltowana. Drugie przyłącze też na 1/4 zamontowane. Wstępnie tutaj już wiem, że będzie separator do oleju. No i tutaj po drugiej stronie będzie zamontowany osuszacz powietrza. Moduł już jest wyrzucony. Przewody wstępnie połączone tylko na próbę. No i cała ta chłodniczka i te graty, które zostają. Także biorę się za skręcanie węży, później sprawdzamy szczelność i spotykamy się za chwilę. No i tak, robimy próbę szczelności. Tak jak tu pokazałem wcześniej, mamy dwa przyłącza przylutowane na 1/4. Ja sobie tu założyłem zawór. O, teraz go będzie widać. Zawór taki, żeby można było zamknąć dopływ. Bo tu mamy wejście powietrza, czyli zasysanie. Drugie przyłącze na 1/4 jako wyjście. No i co, żebyście mogli sprawdzić sobie ciśnienie, a zajmujecie się klimatyzacją czy tymi rzeczami, na pewno macie jakiekolwiek wskaźniki. A szczelność, słuchajcie, no musi niestety być, bo rurki są lutowane. Ja akurat lutuję rurki, bo tak mi jest wygodniej. No i co, robimy próbę. Załączamy ustrojstwo. Urządzenie się włączyło. A bez szczelności na pewno nie weźmiemy się za zamknięcie. No i tak, tutaj mamy powoli wzrastające ciśnienie, które zaraz zacznie pewnie nabierać na wadze. Dla pewności, czy zawór jest zamknięty, zamknięty. No i jednocześnie na podstawie wskaźnika widzimy, czy mamy kompresor jeszcze dobry, w dobrym stanie, czy po prostu mamy już trupa, który się nie nadaje. Na aktualną chwilę mamy dokładnie 15 w tym momencie barów. Możemy podciągnąć wyżej, dlatego że na wysokim ciśnieniu czasem się zdarza jeszcze wyższe ciśnienie. No i co? Tu wszystko pracuje. Silnik się kręci, choć wentylator jest jeszcze niepotrzebny. Wszystko ładnie. No i dobra, słuchajcie, zamykamy. Zamykamy. Wyłączamy silnik. No i chwilę na pewno to, co kompresor nabił, będzie musiało gdzieś tam, powiedzmy, się wyrównać względem próżni. Natomiast no, to jest właśnie pomiar urządzenia. Myślę, że słuchajcie, jest bardzo dobrze. 20 barów mamy nabite i te 20 barów stoi. Czyli w przypadku klimatyzacji, która by była nawet na wysokim ciśnieniu, wiemy, że tutaj się nam nic teoretycznie nie powinno stać. No mówię teoretycznie, bo wiadomo, w życiu zawsze psikusy jakieś wychodzą. Dobra, więc słuchajcie, jak ciśnienie mamy stojące, a tak jak widzicie dalej 20 barów u mnie stoi, czyli jest układ szczelny. Możemy się brać za spuszczanie powietrza, czyli opuszczamy ciśnienie. Jak ciśnienie nam zejdzie, bierzemy się za zamontowanie no naszych filtrów i naszego osuszacza. Dobra, nie zatruwam czasu, biorę się za montaż i się zaraz spokojnie. Wygląda to tak z mojej strony. Tu zamontowany jest osuszacz. Tu mamy separator do gazu. Tu już przełącze będzie na zewnątrz wyprowadzane. Musiałem jedną rurkę odwrócić, bo za blisko było, ale to jest nieważne.
każdym razie, słuchajcie, po zrobieniu czegoś takiego, czyli wejście, wyjście, proponuję zrobić to, co zrobiłem ja. Wyrównały mi się ciśnienia, zrobiłem sobie obieg zamknięty, wyciągnąłem całe powietrze tutaj z separatora, z tego filtra i zostawiamy na całą nockę, żeby zobaczyć, czy czasem gdzieś tam jakieś mikro nieszczelności nie ma, która potem może gdzieś tam skutkować, użytkować na niesprawność. Także zostawiamy, mamy 11,5 bara. Zostawiamy urządzenie, niech sobie stoi. No i co, jutro się spotykamy. No i dobra, maszynę mamy częściowo złożoną. Wszystko poprzykręcane. Tu wszystko się trzyma, szczelność jest zrobiona, sprawdzona. Rurki pomocowane. Tak to wygląda. Tu będzie wyjście, czyli to, co już jest wysokiego ciśnienia. Tu będzie wejście. No i co? Pstryczek założony. Obudowa. Musicie sobie przygotować otwory w obudowie. Macie jakieś tam dowolne. No i dobra, nie zabieram waszego czasu. Biorę się za składanie. No i widzimy się już po złożeniu. No i dobra, słuchajcie. Tak to właśnie wygląda. Nie zapomnijcie, pamiętajcie łapkę w górę, jak się to podszydało komuś, podobało. Subskrypcję sobie włączcie. Póki jeszcze nie skończymy, póki za pamięci pamiętam. No i więc słuchajcie, tak to wygląda. Urządzenie złożone. Teraz już na wakacje wreszcie możemy samochód zrobić i możemy jechać. Zamontowany filtr jako osuszacz, zamontowany odolejacz. Kruciec wyjściowy. Mamy kruciec wejściowy. No ale słuchajcie, gadka szmatka. Trzeba zrobić test. Nie. Tu mamy pstryczka, elektryczka. Przyciski są już nieaktywne. To, co rozmawialiśmy wcześniej. Słuchajcie, nie montowałem niczego, jakiegoś tam na przykład dodatkowego zaworka czy manometrów, bo myślę, że każdy, kto się klimatyzacją zajmuje, to takie rzeczy miał będzie. No i dobra, co by tradycji stała się zadość, co robimy? Robimy najważniejszy test. Zapinamy naszą złączkę niskiego ciśnienia w wejście tu i robimy test, czy uda się nam wykorzystać urządzenie, żeby zrobić próżnię. Zawór zakręcamy. Nie, zawór mamy odkręcony, słuchajcie. Patrzcie, teraz jest przykręcony, zawór jest odkręcony. Żeby to było widać, włączamy pstryczek. Urządzenie zaczęło pracować. Na wskaźniku nie dzieje się nic. Więc zakręcamy nasz zaworek. I proszę bardzo. Wskazóweczka leci w dół, leci, leci, leci. Troszkę u mnie jest ta skala troszkę taka skrzywiona, ale jest. No i słuchajcie co. Uzyskaliśmy w ten sposób próżnię. Czyli próżnię już wiemy, że urządzenie się sprawdziło w 100%. Próżnię możemy zrobić. No i teraz słuchajcie, co możemy zrobić? Wyłączymy urządzenie nasze. Tutaj oczywiście dmucha mi powietrze. Jakbym chciał komuś pokazać, czy faktycznie to dmucha, nie wiem, czy mi się uda. O, jest karteczka, widzicie? Karteczka lata. Czyli wentylatorek działa. Wentylatorek działa, proszę bardzo. O, tutaj, żeby było. O, cokolwiek by nie było, działa. Dobra, ale co, o co innego się rozchodzi. Próżnię mamy w tym momencie, słuchajcie, wykonaną. Urządzenie możemy nasze wyłączyć. No i próżnia nasza, słuchajcie, stoi, co świadczy o tym, że układ mamy szczelny. Mamy w tym momencie minus 1. Możemy sobie zapiąć naszego węża tutaj, tego żółtego, który jest do układu klimatyzacji, czyli tu. Ten. I możemy sobie robić próbę, żebyśmy wiedzieli, czy układ mamy szczelny w samochodzie, czy nie mamy. No i dobra. Więc teraz słuchajcie, żeby to faktycznie pokazać, że to działa, odkręcamy naszą śrubę. Proszę bardzo, słychać nawet powietrze dostało się do instalacji. Wiemy, że jest dziura. No ale dobra. Urządzenie sprawdziło się jako jedno. No to więc teraz słuchajcie, co robimy. Odkręcamy tą naszą śrubeczkę. I teraz bierzemy naszego węża czerwonego. Pamiętajcie, łapeczka w górę za pomysł. I subskrypcję sobie włączcie, to będziecie na bieżąco wiedzieli, czy ja coś tam dodaję nowego. O. Jest, mamy podpięty nasz drugi wąż.
wysokiego ciśnienia. Tutaj mamy na aktualną chwilę nic. Słuchajcie, tego typu urządzenie w tą stronę powietrza już nam nie wypuści. Natomiast na pewno cofnie się w drugą stronę z zaworem. Czyli musimy sobie założyć zaworek, którym na aktualną chwilę powietrze odkręcimy, wpuścimy, a później po prostu to powietrze odetniemy. Zawór kolowy myślę, że każdemu się przyda. On jest teraz w pozycji otwartej. No i włączamy nasze urządzenie. Zawór jest odkręcony, robimy próbę. Coś tam sobie podbija, ale... O, proszę bardzo. To jest nasz żółty wąż, pamiętajcie, który jest do podłączenia do klimatyzacji. No i zaczyna mi to tutaj buczeć, nieważne. No i dobra, słuchajcie, co teraz robimy? Zakręcamy naszego węża, żeby zobaczyć, czy nasze urządzenie faktycznie jest w stanie wytworzyć ciśnienie, które będzie w stanie nabić nam, ściągnąć gaz, sprężyć gaz i nabić do butli, czyli jako urządzenie do odzyskiwania gazu. No w tym momencie potrzebujemy chwilę, bo wiadomo, że kompresor musi sobie sprężyć to elegancko. Ale lecimy, 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 spokojnie. Nie ma stresu. Jak klientowi robicie, a liczycie na godziny, to pamiętajcie, czas leci, godziny lecą, kasa leci, klient czeka. No ale w końcu doczeka się, prawda? Słychać nawet, słuchajcie, na wskaźniku mamy już prawie 15 barów. No myślę, że do 20 możemy doczekać. Większego ciśnienia nie przewidujemy, żeby większe ciśnienie panowało ogólnie w układzie. Ale to ciśnienie wytrzymać nam nasze urządzenie powinno. No i słuchajcie, mamy 20 barów. Więc tak, zapinamy, zakręcam naszego węża. Tu mamy wszystko pozakręcane. No i co możemy zrobić? Słuchajcie, wyłączamy urządzenie. To ciśnienie w tym momencie się nam zredukuje. Na pewno, bo w chłodniczkach się musi zredukować, siłą rzeczy w kompresorze. Ale jeżeli układ będzie szczelny, powinno się nam zatrzymać. Czy tak faktycznie jest, nie wiem, bo to jest pierwsza próba dopiero, którą widzą wszyscy wy. Ja jeszcze tego widział, nie widział. No i słuchajcie, ciśnienie nasze zatrzymało się na mniej więcej 11 barach, 12. Na 12 barach, bo pada cień, zatrzymało się i to ciśnienie sobie stoi. To świadczy o tym, że 12 barów mamy tutaj w układzie. No oczywiście, jeżeli ja odkręcę zawór tutaj wpustowy, to wiadomo, że wpuszczę, ale jeśli tym zaworem wpustowym będziemy wyciągali gaz z klimatyzacji w samochodzie, no to wiadomo, że jeżeli my ten gaz wyciągniemy, zamykamy układ, jednocześnie wiemy, że wykonaliśmy próżnię w układzie, bo możemy sobie poprzez niskie ciśnienie zapiąć i będziemy wiedzieli, że tego ciśnienia już nie ma. Zeszła, zrobiła się próżnia i czeka na naszą dalszą reakcję. No także widzicie, ciśnienie dalej stoi, włącznik wyłączony, żeby nie było. Proszę bardzo, w pozycji 0. No i teraz możemy ewentualnie zrobić próbę. Co możemy zrobić próbę? Otworzymy zawór kulowy, ten tutaj, o, i będziemy widzieli, jak powietrze zostaje częściowo upuszczone w tą stronę, no bo musi, bo taka zasada jest kompresora, więc upuścimy tutaj wysokie ciśnienie, ale dalej, słuchajcie, mamy 10 barów stojące. Odkręcamy. Tu mamy wężyk, z którego syczy i zlatuje sobie powietrze. Także słuchajcie, myślę, że urządzenie każdemu się przyda. Kto zajmuje się klimatyzacją, kogo nie stać na zbudowanie urządzenia większego, tak jeszcze raz bardzo proszę, łapka w górę i subskrypcję, słuchajcie, na moim kanale. A jak będziecie mieli pytania tego typu, to zapraszam do jakiejś tam korespondencji, możecie pisać. Chciałbym też opinię usłyszeć. A powiem wam jeszcze jedną rzecz. Nie wbudowywałem żadnego manometru w urządzenie.
Z tego względu, że myślę, że każdy, kto zajmuje się czymś takim, no jakieś tam wskaźniki manometry ma. Także dlatego tego tematu nie poruszałem, czy montować, czy nie montować. Pomyślę tak, zawór kulowy zewnętrzny możemy zapiąć w każdej chwili, w zależności od tego, czy na wyjściu potrzebujemy. No i powietrze, słuchajcie, nam zeszło z układu. Także tak to właśnie wygląda. No, troszkę zamazany obraz sobie teraz. Tak wygląda właśnie urządzenie, które zostało przeze mnie zbudowane, po swojemu zaprojektowane. Mamy rączkę do przenoszenia. Trochę ciężkie, no musi być ciężkie. Filterek jako osuszacz. Oprócz tego dolejacz, który wiadomo co jakiś tam czas można sobie tutaj tą dolną śrubę odkręcić, spuścić olej. Także jakby ktoś potrzebował tego typu urządzenie, to już wiecie jak to wykonać. Albo gdzieś tam sobie w sieci możecie coś podobnego kupić. Także jeszcze raz łapka w górę, podziękował i udanych wakacji wszystkim, do usłyszenia. Słuchajcie, pozwoliłem sobie jeszcze powrócić, kto się na filmie zatrzymał, czy powiedzmy doszedł do tego momentu, no to myślę, że zyskaj pewną informację. Jeżeli macie urządzenie tego typu, które jest urządzeniem otwartym na aktualną chwilę, to pamiętajcie o jednej rzeczy. Bardzo potrzebne są Wam takie koreczki, zaślepki na 1/4. Mam z odzysku, a potrzebne są do czego? Macie osuszacz, macie zamontowany filtr, żeby Wam nie ciągnął wilgoci, nie ciągnął jakieś tam śmieci, brudu niepotrzebnego. To jest to bardzo ważna rzecz, dlatego te korki, słuchajcie, są normalnie drogie, takie na 1/4, bo muszą być drogie, bo one robią kawał roboty. Także widzicie, trzeba zaślepić jedną i drugą stronę, żeby układ po wyssaniu powietrza, czyli jeżeli wyssiemy z osuszacza to powietrze, które jest, bo wiadomo, że włączamy urządzenie i on jednocześnie wyciągając próżnię wyciąga całą wilgoć na zewnątrz. Więc jeżeli wyciągniemy, a chcemy później, żeby on był w formie suchej takiej, nieotwartej, bo musi być w formie zamknięty, suchy, zakręcamy zaślepki. Także jeszcze raz, słuchajcie, łapeczka jeszcze raz w górę, subskrypcja i dziękuję jeszcze raz.